Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pierwsze wrażenia z aktualizacji 14.1, która właśnie została wydana. Mamy ją już na Steamie, mamy na iOSie, mamy na Androidzie i zakładam, że mamy ją również na przeglądarce. Tego co prawda nie sprawdzałem, ale pewnie tak jest. No i powiem wam szczerze, że głównie oczywiście tutaj skupimy się na nowej mapie lochów. Może na wstępie taki mały teaser, jak to teraz wygląda, ale no zapowiada się naprawdę świetnie. Już tu troszkę przejrzałem sam dla siebie, więc zaraz wam wszystko popokazuję. Tak czy inaczej na wstępie pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zależy mi, żeby ten odcinek też zrobił bardzo fajną ilość tych kciuków, bo wczorajszy już tam dobija prawie 300. Więc pamiętajcie o tym, żeby tego kciuka zostawić. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, bo brakuje nam zaledwie 30 subików do 19 tysięcy. Więc również pamiętajcie o tym, możecie polecić kanał wśród swoich znajomych. No i oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. I możecie pisać komentarze przede wszystkim, co wy sądzicie o tej aktualizacji, jak wam się podoba ta nowa mapa lochów i generalnie wszystkie zmiany, które tutaj zaszły, bo jestem po prostu ciekaw waszych opinii. No i dobra, możemy powolutku zaczynać. Jeżeli ktoś w ogóle chce wiedzieć, co w tej aktualizacji dokładnie się zmieniło, nie tylko te takie największe rzeczy pokroju właśnie ta nowa, całkowicie przebudowana mapa lochów, to może obejrzeć wczorajszy odcinek, bo wczoraj sobie zrobiliśmy takie omówienie właśnie patch note'ów tej aktualizacji, no a dzisiaj pokażę wam takie najistotniejsze rzeczy. No i może zaczniemy, zanim tu przejdziemy do tej wisienki na torcie, to zobaczymy sobie te nowe osiągnięcia, dlatego że jak tu możemy zauważyć, doszło nam 10 nowych osiągnięć. Mamy tych osiągnięć w tym momencie już 103 do zrobienia. No i właśnie to, co już nam tutaj powiedzieli wczoraj w zasadzie w tym dzienniku zmian, że mamy te nowe osiągnięcia dotyczące wszystkich nowych lochów. No i mamy tak: ukończ smoczy skarbiec w strefie światła i tak samo w strefie mroku, więc tak się chyba będzie nazywał jeden z lochów. Ukończ dom strachu w strefie światła oraz w mroku. Ukończ trzecią ligę superbohaterów w strefie światła. Tu w ogóle jakiś loch z superbohaterami. Ciekawe, czy będzie to jakieś nawiązanie właśnie do jakichś Spider-Manów czy czegoś takiego. Jeżeli tak, to ja generalnie byłbym bardzo rad, bo bardzo jestem fanem tego uniwersum. No i mamy oczywiście w strefie mroku. Mamy tutaj ukończ dojo bohaterów z dzieciństwa w strefie światła. Tu w sumie nie wiem, mistrz dojo Jin. Nie wiem dokładnie o co chodzi. Nie wiem, czy to nie jest jakieś anime. No ja fanem anime nie jestem. No i na samym końcu mamy ukończ grotę potworów w strefie światła oraz oczywiście odpowiednik w strefie mroku, więc mamy 10 nowych osiągnięć, jak sami widzicie. No i mamy już poniekąd zlikowane, jak faktycznie będą nazywać się te nowe lochy. Ten loch, który zostanie odblokowany już w ten piątek od godziny 16, to w zasadzie mamy już oficjalnie zapowiedziane, jeżeli chodzi o nowości, bo dzisiaj nam oczywiście zaprezentowali, jakie będą eventy w ten weekend i w przyszły. No i dodatkowo dodali, że będziemy mogli odblokować właśnie ten loch Dom Strachu od piątku 28 października godziny 16:00, więc po godzinie 16 już będziemy mogli szukać tych kluczy w kopalni i ja oczywiście postaram wam się to nagrać i pokazać, więc tak jak mówię, tego subika możecie zostawić, bo na pewno na kanał wleci, pewnie poświęcę tam berserka, na berserku sobie poklikamy i zobaczymy, jaki będzie poziom tych przeciwników i generalnie ile będą dawały expa, bo to jest bardzo, bardzo istotne względem tego, że po prostu, no wiadomo, jeżeli każdy będzie dał 300 milionów tego expa, no to nie wiem, czy nie będzie tu się bardziej opłacało, na przykład, nie wiem, na takim W50, jak teraz jesteśmy, trzymać tych lochszków nie do 460 poziomu, tylko na przykład do 470, poczekać, aż wszystkie te nowe lochy zostaną wydane i wtedy na tym 470 wbić 500 poziom, bo myślę, że z tyloma nowymi lochami, jeżeli tak jak mówię, każdy przeciwnik będzie dał 300 milionów expa, no to będzie to jak najbardziej możliwe, więc no to będziemy musieli koniecznie sprawdzić. No ale właśnie, to jest pierwsza z tych rzeczy, czyli te 10 nowych osiągnięć. Co nam się jeszcze pozmieniało, to na pewno procenty w klaserze, dlatego że zwróćcie uwagę, mamy chyba, jak się nie mylę, o wiele więcej nowych potworów, tak mi się przynajmniej wydaje, że gdzieś tutaj te nowe potwory powinny być, dokładnie zobacz, chociaż nie, tam to byli chyba no powinni być chyba tak, chyba ja tu miałem w ogóle mniej tego klasera, tak? I nawet nie jestem przekonany, szczerze mówiąc, no ale generalnie powinno być chyba 50 nowych potworów, tak mi się przynajmniej wydaje. O, dokładnie, są, chociaż nie, to jest chyba strefa światła. No nie wiem, w sumie to nawet nie spojrzałem, ile tych tutaj. O, tu, o, no są chyba.
Tak mi się wydaje, że są. No czegoś nam tam brakuje w każdym razie. No i właśnie z tego powodu chyba, tak mi się wydaje, że mamy po prostu mniej tego, tych procentów w klaserze. Zobaczcie, że ja tu mam zaledwie 96,5%. Wydaje mi się, że miałem ponad 98, chyba 98,60, coś takiego. Więc po prostu z racji tego, że weszła ta aktualizacja, weszły jakieś nowe potwory w tym klaserze, to po prostu będziemy teraz codziennie dostawać mniej tego expa. To też jest w ogóle taka ciekawostka, że dopóki tutaj nie odblokują się wszystkie te lochy i dopóki ich nie pokonamy, no to o około 2% na to wygląda mniej tego expa będziemy dziennie dostawać. To w ogóle też taka ciekawostka. No i co? Co wam tu jeszcze mogę zaprezentować? Za bardzo, szczerze mówiąc, nie widzę jakichś różnic. Wiem, że było coś takiego, że jakiś tam dodatkowy tekst, jak mamy na przykład odblokowany stojak, jak mamy odblokowane lustro i tak dalej, ale nie widzę czegoś takiego na pierwszy rzut oka. Jeszcze tutaj się tak bardzo nie rozglądałem, że tak powiem, no ale jakoś takich większych zmian, powiedzmy, jeżeli chodzi o inne rzeczy, to nie widzę, więc może, żeby nie przedłużać, to przechodzimy od razu do tych lochów. No i teraz wygląda to tak. Kto w ogóle grał w pierwotną, powiedzmy, wersję Shakesa, taką bardzo wstępną, to wie, że kiedyś bardzo podobnie lochy wyglądały. Też właśnie się tak przesuwało, nie było takiej mapy, no ale zwróćcie uwagę. Tutaj mamy to fajnie podzielone, bo mamy tak, strefę światła, mamy strefę mroku, mamy tornado, mamy karuzelę z idolami, mamy portal do piekieł i mamy wieżę. No i zobaczcie, że wieżę mamy już zaptaszkowaną, czyli po prostu całą wybiłem. Portal do piekieł tak samo mamy zaptaszkowany, no a tutaj to wszystko jest fajnie podzielone, żeby się po prostu nie mieszało. Ktoś mówił, że trzeba dużo scrollować, ale ja tu nie widzę za bardzo problemu ze scrollowaniem, dlatego że już w ogóle wczoraj ta aktualizacja weszła na serwer 31 niemiecki. Tam widziałem, że pisaliście mi, że Dorzer już nagrał na ten temat film. No i faktycznie nagrał, dlatego że on po prostu na serwerze 31 niemieckim ma swoją główną postać. No i mógł to wcześniej pokazać tak jakby, no bo to jest taki w tym momencie chyba serwer testowy, powiedziałbym. Więc no, ja nie widzę tutaj problemu za bardzo ze scrollowaniem. No i okej, wchodzimy teraz w strefę światła. No i zobaczcie, jak to tutaj wszystko wygląda. Mamy mapkę przewijaną, mamy sam dół, czyli te początkowe lochy, przewijamy sobie w górę, zobaczcie, tu mamy już niedługo napisane na poszczególnych, no powiedzmy w tych miejscach po prostu, więc wszystko wskazuje na to, że te nowe lożki tutaj będą, no tak jak sami napisali, już niedługo. No i jedna ważna rzecz, która zwróciła moją uwagę, mianowicie tu wam może zaraz pokażę, zobaczcie, tutaj mamy jakieś w ogóle nowe lochy, tak jakby miasto Intryk, nie wiadomo, o co z tym chodzi dokładnie, no bo tu wiadomo, strefa światła, to ja to wszystko mam wyczyszczone, ale zaraz wam pokażę w strefie mroku, bo to, co okazało się, że tak powiem, naszymi przypuszczeniami, naszymi tam jakimiś leakami, okazało się również prawdą, może w ten sposób, że po prostu lożki, które mają 20 przeciwników, zostały rozbite na pół i może ja to wam od razu pokażę w strefie mroku. Zobaczcie, wszędzie mamy tutaj dyszkę i na przykład Esteros. Esteros mamy 6x10, no i teraz chyba kolejnym, jak się nie mylę, to jest właśnie kolejni ci przeciwnicy, czyli tych kolejnych 10 przeciwników, to jest bodajże miasto Intryk, tak mi się wydaje, bo to jest tak dziwnie, no ale na to wygląda. I żeby to miasto Intryk jakby zdobyć klucz do tego, to musimy ukończyć log 19 w strefie mroku, czyli po prostu Esteros, czyli musimy najpierw wyczyścić pierwszych 10 przeciwników w Esterosie, żeby odblokować dostęp do kolejnych 10. Tak jak mówiłem, nie wiem, czy to jest dobre posunięcie. Nie wiem, czemu w ogóle oni coś takiego zrobili, szczerze mówiąc, że postanowili właśnie rozdzielić te lochy, bo no w sumie w niczym chyba nie przeszkadzało to, że sobie, a w ogóle ja mam tu 13, a tak, 13 piętro, zobaczcie, pierwszych 10 mam pokonane w tym roku, więc jest ok. Tu mamy Hemoridor, tu mamy Szkołę Magii, no jest to tak jakoś kurczę nie po kolei, wydaje mi się, tu jest to miasto Intryk, aha, tutaj mamy, zobaczcie, tu mamy kontynuację Szkoły Magii, tutaj mamy Karczmę Mrocznych Sobowtórów, tu mamy kontynuację Hemoridoru, chyba wszystko na to wskazuje. Hemoridor to jest 18, tak, dokładnie, i musimy najpierw tych pierwszych 10 pokonać, żeby odblokować kolejnych 10. No i w zasadzie oprócz tego, że powiedzmy jakoś to wygląda fajnie na mapce, no to minus jest taki, że będziemy niestety musieli kolejne klucze dropić, żeby w ogóle tu kolejnych tych przeciwników pokonywać, więc to chyba bardziej na minus aniżeli na plus. Może lepiej im się to po prostu prezentowało i lepiej im wyglądała ta mapa lochów, jak to porozdzielali, no ale tak czy inaczej to rozdzielenie bym powiedział, że jest bardziej na minus, ale dobra, koniec z tym rozdzieleniem, teraz lecimy dalej. Co my tutaj mamy? No to strefa światła prawie cała zamknięta.
I najważniejsze co mamy, no to poziom przeciwnika danego, tutaj już od razu napisany na górze, jak widzicie. No i zobaczcie, mamy jego klasę, to jest bardzo fajne, bo tego wcześniej nie było, musieliśmy zgadywać, więc mamy, że na przykład ta paszcza Taurona to jest wojownik, mamy poziom, no i tu tak samo mamy na górze pokazane, że pokonaliśmy poprzedniego, jeszcze poprzedniego, teraz jesteśmy na 9 i 10 da nam epicki przedmiot, więc to też jest zaprezentowane, to też bardzo, bardzo fajnie wygląda. No troszkę podobne to okno do tego z Hemoridoru, tylko z Helevatora właśnie. Co do Helevatora też zaraz przejdę, bo się okazało, że nie ma Helevatora w tym tygodniu, a dużo osób mówiło, że pewnie na 100% będzie. Ja tak coś czułem, że za długo zwlekają, żeby to ogłosić, że już był w tym tygodniu, ale nieważne. Tak czy inaczej, no mówię, to jest bardzo podobne do tych właśnie przeciwników, tak jak są ukazani w Hemoridorze, tam jak też w tej windzie lecimy sobie w dół. Więc no, tak to po prostu wygląda. Tu możemy jeszcze, mogę wam pokazać, zobaczcie, tu też mamy wojownika. No i tu na przykład wiemy, że każdy kolejny przeciwnik da nam item epicki, więc to jest fajnie pozaznaczane. Tutaj tak samo, tutaj o, tu nie mamy w ogóle, tutaj pewnie dopiero 10 da nam item epicki. No i właśnie, jeżeli mamy lochy, które mają jakieś odporności bądź biją jakimiś żywiołami, czyli tu jak widzicie Góra Olimp, tutaj ewentualnie chyba jeszcze nordyccy bogowie, jak się nie mylę dokładnie, no to mamy coś takiego jak właśnie również w tym Helevatorze, czyli mamy pokazane, że zadaje obrażenia od ognia i mamy odporność na ogień. I tutaj ta jego graficzka jest tak fajnie przeprojektowana, że tak powiem. Tu mamy też, że to jest na przykład Berserk. No powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba. Myślałem, że to będzie troszeczkę gorzej rozwiązane i tak naprawdę oprócz tego, że trzeba będzie nowe klucze, że tak powiem, zdobywać do tych lochów, żeby, no nie mamy już na przykład, tak jak mówię, szkoły magii od razu odblokowanej, no to tutaj to jest jedyny minus chyba, że te nowe klucze trzeba będzie klikać i po prostu tam skipać tą kopalnię, żeby dalej odblokować, zwłaszcza po takim sejwowaniu lochów to może być uciążliwe, bo normalnie no to wiadomo, że jak ktoś klika sobie za darmo i pokona powiedzmy 10 w szkole magii, załóżmy w strefie mroku, no to wiadomo, że no od razu nie będzie leciał, żeby pokonywać tego 11, czyli od razu nie będzie tego klucza dropił, tylko będzie mógł sobie na spokojnie poczekać, no ale po takim jakby stopowaniu lochów będzie to bardzo, bardzo ważne, żeby jak najszybciej to wszystko wyczyścić, no i wtedy to może być troszkę uciążliwe, ale to już takie moje czepialstwo. Generalnie tak overall uważam, że wygląda to naprawdę pięknie. Dobra, lecimy dalej. Mamy tą strefę mroku. No strefa mroku wiadomo, bardzo podobna. Tutaj tak samo. Tutaj też mamy oczywiście jakieś wymagania, to już zresztą widzieliście, że na przykład musimy ukończyć loch 19, żeby zdobyć klucz, są warunki, tu mamy tak samo, ukończ loch 17, tu ukończ loch 18, tu generalnie tak jak mówię, są te ci przeciwnicy pokroju, nie wiem, 13 piętro, pokroju Esteros, tak jak już wspomniałem, szkoła magii, Hemoridor, to zostało rozbite, że tak jakby mamy teraz dwa lochy, coś w tym stylu, no ale nie widzę tu w ogóle, żeby była ta, żeby był ten dom strachu do dany, więc no tu mamy już niedługo, poczekajcie, ile my mamy, tutaj już niedługo, tu drugie już niedługo, tu trzecie, tu czwarte, tu piąte, ok, czyli gdzieś w tych powiedzmy w miejscach, gdzie będą jakieś nowe lochy, no to gdzieś tutaj będziemy mieli ten dom strachu, no ale jeszcze on nie jest, że tak powiem, odblokowany, jeszcze on nie jest pokazany, nie? Ciekaw jestem, jak oni to w ogóle zrobią, że nie trzeba będzie już robić żadnej aktualizacji, on się nagle pokaże, bo to też w sumie ciekawe, no ale gdzieś on tutaj na pewno będzie. No i jeżeli chodzi na przykład, zobaczcie, o 13 piętro, no to mamy w tym momencie napisane, że jest to siedziba główna firmy Playa Games i tak jak mamy skończone to 13 piętro, czyli tutaj, no to to drugie powiedzmy 13 piętro, ta dalsza część nazywa się teraz troszeczkę inaczej, bo to nie jest, tu mamy na przykład Górę Popiołów, nie? Czyli po prostu te nazwy się pozmieniały, jak te lochy zostały rozdzielone na pół, że tak powiem. No, no i tak to po prostu się prezentuje, mamy oczywiście, tak jak mówię, za co dostaniemy epika, no w strefie mroku to za wszystko dostajemy epika, więc to jest jakby logiczne, tu w ogóle ciekawy jestem, zobaczcie, a tutaj nie mamy, że bijemy na przykład jakimś żywiołem, a szkoda, bo mogłoby być tak, że na przykład tutaj w zależności od tego, na co mamy najwięcej odporności, albo na co tam mamy broń, to będzie tak to pokazywało, ale to już chyba zbyt skomplikowane. No, w każdym razie tak się prezentują lochy, tutaj oczywiście strefa światła mamy solo, tutaj mamy walczy razem z towarzyszami, no i mamy tornado i tornado tak samo, zobaczcie, że no też to wygląda chyba nawet bardziej przejrzyście aniżeli wcześniej, bo po prostu wchodzimy sobie i mamy po kolei przeciwników, mamy jaka to jest klasa,
Więc wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Tu nie można sobie przewijać jakby do tyłu ani do przodu, tylko mamy chyba dwóch, których już pokonaliśmy. W środku mamy tego przeciwnika, którego w tym momencie mamy, no i mamy tak jakby dwóch kolejnych, nie? Nie wiem, czy to tak wygląda. Czekajcie, czy ja mam tu jakiś loch nie napoczęty prawie wcale? Mam na przykład tego. A nie, tutaj mamy, no tak, bo to jest w sumie pierwsza. Jestem gdzieś, gdzie jest piątka. Sorry, ale tak jak mówię, to są takie pierwsze wrażenia, więc ja sam tutaj się zastanawiam, jak to wszystko zostało rozwiązane, no ale ja osobiście się jaram. Tu mamy karuzelę z idolami. Karuzela z idolami była w miejscu portalu do piekieł, nie znalazła swojego miejsca, więc karuzela w tym momencie wygląda tak. No i również dokładnie, tutaj mamy, jesteśmy na trzecim, no i też każdy nam daje po prostu epiki. Tutaj też mamy jego klasę postaci, no bardzo, bardzo fajnie. I to też w sumie nam po części wskazuje, że skoro karuzela z idolami to jest loch, który dostał osobną tą kartę tutaj, jak wchodzimy w lochy, to bardzo możliwe, że dzięki temu będziemy mogli wkrótce dostać nowych przeciwników tej karuzeli z idolami, no bo to już nie będzie, wiecie, takie ograniczone, że na przykład, no musi być dodanych 10, żeby było na przykład 30, nie? Żeby była równa liczba, albo teraz no to musi powstać w ogóle już trzecie, powiedzmy, miejsce na tą karuzelę z idolami, jeżeli chcieliby dodać 9 nowych przeciwników, no bo każdy loch ma po 10 tych przeciwników, nie? Teraz już nie ma takich ograniczeń, bo po prostu jest to osobna karta i myślę, że nie będzie z tym problemu, więc to też na pewno fajne. Dobra, więc tak to się prezentuje, tutaj już nie wejdziemy, no bo to już mamy skończone. No i teraz tak, nie mam żadnego niestety niższego levela, żeby wam pokazać, no ale zobaczcie, o, tu mamy portal do piekieł, tutaj też nam fajnie pisze, tu może to tak samo wygląda w sumie, mamy przeciwnika, mamy jego punkty życia, ile da nam tych punktów życia, jak go pokonamy, więc to w sumie też jest fajne. Czy coś mam więcej? Nie, wierzę, mam ukończoną. Natomiast z tego, co się orientuję, z tego, co widziałem jakieś screeny, to widziałem, że osoby, które na przykład nie mają jeszcze wieży odblokowanej, no to mają tutaj napisane, co muszą jakby zdobyć na postaci, który level muszą wbić i tak dalej, żeby po prostu tą wieżę mieć, że tak powiem, odblokowaną. W sumie to, poczekajcie, może wam to jakoś pokażę, dlatego że, o, na przykład na druidzie swoim, na W59, możemy się zalogować. O kurde, sorry, walnąłem w mikrofon, to takie niespodziewane, bo nie pomyślałem o tym przed odcinkiem, ale żeby wam już w pełni, powiedzmy, zaprezentować, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko się tutaj prezentuje. Może trochę oddalę ten mikrofon. Dokładnie, mamy tutaj, jak widzicie, druida, 25 level, no i zwróćmy uwagę. Tak jak mówiłem, tutaj mamy strefę światła, no to wiadomo, że jest to jeszcze odblokowane. Tutaj tak samo, musimy na przykład tu awansować na poziom 40 i od razu mamy napisane, gdzie zdobywamy kolejny klucz, więc to też jest fajne. Tego chyba kiedyś nie było nigdzie napisanego, a tu mamy, że musimy awansować na poziom 40, to nam się pewnie wtedy zaptaszkuje, no i mamy napisane, że znać klucz podczas zadania po spełnieniu następujących warunków, nie? Więc to jest też bardzo, bardzo fajne. Tego nie zauważyłem. No i zobaczcie, portal do piekieł, musimy awansować na poziom 199. Wieża, musimy mieć poziom 125 i ukończyć pierwszych 9 lochów strefy światła. Strefa mroku, awansuj na poziom 40 i odblokuj wieżę. I właśnie, to też jest ciekawe, bo chyba wcześniej, jeżeli chodzi o strefę mroku, to wymaganie awansowania na poziom 40 nie było takie duże, w sensie nie wiem, czy w ogóle było jakieś wymaganie z poziomem, nie kojarzę totalnie, wydaje mi się, że można było już o wiele wcześniej tą strefę mroku, czyli praktycznie od razu po zamknięciu tych pierwszych 9 lochów chyba mogliśmy ją odblokować, tak mi się wydaje, albo razem z wieżą, albo też to było tak, że właśnie na tym poziomie 125 i chyba to był wymóg, nie? Więc teraz to troszeczkę rozdzielili, przynajmniej tak mi się wydaje. Jak się mylę, to możecie napisać w komentarzu. Mamy tornado i zobaczcie, tornado mamy awansuj na poziom 150 i odblokuj wieżę. Tornado na pewno nie było od poziomu 150. Ja pamiętam, że generalnie to tornado bardzo pomagało tu właśnie na tym etapie, gdy skończyliśmy pierwszych 9 lochów i mogliśmy to tornado sobie odblokować i wtedy gold z tego tornada bardzo fajnie nam boostował postać, dlatego że po prostu te statystyki rosły, no i potem mogliśmy dalej tu na przykład w strefie światła w jakimś tam, nie wiem, w twierdzy posępnego czerepu na przykład dalej sobie po prostu te lożki tutaj pokonywać z łatwością, bo po prostu z tego tornada tego golda leciało sporo, a co za tym idzie, zleciało też sporo statystyk, więc no, tak to po prostu wygląda. Także tutaj można powiedzieć, że nie wiem, czy też tak sądzicie, możecie oczywiście napisać, ale chyba delikatne utrudnienie tego early game'u i tego pushowania w te pierwsze dni tych lochów, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo no, na to wygląda po prostu, nie? No i dokładnie, tu
tutaj mamy awansuj na poziom 222, karuzela z idolami i odblokuj wieżę. I teraz jestem w sumie ciekawy, bo jeżeli my tutaj mamy takie wymagania, to nie wiem, czy w dalszym ciągu będziemy musieli znaleźć klucz, nie? No bo, nie, jest strefa mroku. No właśnie, ciekaw jestem, czy w dalszym ciągu będziemy musieli ten klucz znaleźć, czy... Aha, nie, chyba, że to będzie tak, że po prostu będziemy mogli wejść na przykład do takiej strefy mroku, ale tak czy inaczej pierwszy lok będzie zablokowany i ten klucz będzie potrzebny i będziemy mieli taki wymóg jak na przykład tutaj, nie? No zobaczymy, ciekawa mechanika, to już wszystko wyjdzie w praniu, tak czy inaczej mi osobiście bardzo, ale to bardzo się podoba. I powiem wam szczerze, że tak jak wspomniałem wczoraj, jedna we wczorajszym odcinku, jedna z lepszych aktualizacji. Tyle, tak naprawdę to są takie rzeczy, które tutaj najbardziej się zmieniły i na które powinniśmy najbardziej zwrócić uwagę. Chyba więcej tu nie zauważyłem, raczej to były takie poprawki błędów, które oczywiście też były bardzo, bardzo ważne, bo dużo błędów naprawili, przynajmniej mam taką nadzieję i tak było napisane w tej liście zmian, które naprawdę utrudniały tu rozgrywkę, więc mam nadzieję, że faktycznie będą naprawione. No i właśnie, główna ta nowość to po prostu przebudowana mapa lochów i te 5 nowych lochów, 10 nowych osiągnięć, także no naprawdę ciekawie. Wszystko, sorry, że się tak rozgadałem, ale ja osobiście się jaram, więc to chyba widać. Jestem bardzo ciekaw, jak będą wyglądały te lochy. Sprawdzimy to sobie już w piątek, może na streamku, a jeżeli na, w sensie no, albo na odcinku, to po prostu wrzucę na kanał, a jeżeli na streamku, to pewnie nagram zapis i również wam ten zapis jakoś tam potnę, powiedzmy, i również oczywiście na kanał wrzucę, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne, żeby tak zrobić. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, no i piszcie komentarze przede wszystkim, co wy uważacie o tej aktualizacji, co uważacie o nowej mapce lochów i generalnie swoje opinie możecie wyrażać, chętnie sobie poczytam. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!